Dzień dobry, to jest Rzecz o Prawie. Serdecznie witam. Moim gościem jest Michał Wawrykiewicz, adwokat, współtwórca inicjatywy Wolne Sądy oraz Komitetu Obrony Sprawiedliwości. Witam Dzień dobry. serdecznie, panie mecenasie. Panie mecenasie, zaczniemy od sprawy najgorętszej. Andrzej Zybertowicz, jego słowa zacytuję: podczas okrągłego stołu komuniści podzielili się władzą z własnymi agentami. Nie spodobały się wielu osobom, dotknęły obozu postsolidarnościowego i właśnie w związku z tym wczoraj złożyliście państwo wezwanie do, w imieniu tych osób pokrzywdzonych, złożyliście państwo wezwanie do doradcy prezydenta. O co chodzi? No, pan profesor Zybertowicz wypowiedział się w sposób jednoznaczny i w ocenie osób, które reprezentujemy, ja i pani mecenas Gregorczyk-Abram z Komitetu Obrony Sprawiedliwości. Ta wypowiedź narusza dobra osobiste wszystkich tych, którzy brali udział w obradach Okrągłego Stołu po stronie opozycyjno-solidarnościowej, ponieważ jest ewidentne, ona mówi o tym, że komuniści, czyli ci, którzy brali udział po stronie tej rządowo-koalicyjnej, jak to się wówczas nazywało, podzieli się władzą z tymi drugimi, czyli ze stroną solidarnościowo-opozycyjną. No i to jest niedopuszczalne po prostu, żeby w świetle faktów historycznych tego, o czym wiemy, obrażać tych ludzi, którzy tak naprawdę przynieśli nam wolność, przynieśli nam niepodległość i przez wiele, wiele lat potykali się z władzą komunistyczną o to, aby Polska mogła być niepodległa. I cóż, no 37 osób, no właśnie, ci najwięksi wszyscy, którzy żyją, uczestnicy Okrągłego Stołu po stronie Solidarnościowej, takie nazwiska jak Władysław Frasyniuk, Ryszard Bugaj, Zbigniew Bujak, Janusz Myszkiewicz i tak dalej, oraz spadkobiercy tych, którzy nie żyją, jak na przykład Danuta Kuroń, czy dzieci pana profesora Geremka, zdecydowały się wystąpić z akcją prawną przeciwko profesorowi Zybertowiczowi. Jak na razie na tym etapie jest sformułowane wezwanie do opublikowania przeprosin i zapłaty stosownej kwoty na cel społeczny, w tym wypadku na Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy. Jeśli to wezwanie zostanie wykonane, to oczywiście na tym zakończy się sprawa. Jeśli nie, to będzie skierowany pozew o naruszenie dóbr osobistych. I to już jest sprawa przesądzona. Oczywiście. Rozumiem. Panie mecenasie, to skoro wiemy już, co wydarzyło się wczoraj, wróćmy do wydarzenia sprzed kilku dni. Ogłaszaliście państwo raport dotyczący sędziów, którzy zostali, są jakby gnębieni przez obecną władzę. Sędziów i prokuratorów, w sumie blisko 40 osób, ale pewnie takich osób jest więcej. Powiedzmy, że skupiliście się państwo na tym, na tych najważniejszych przypadkach. Jeśli chodzi o sędziów, to w jaki sposób władza wpływa na sędziów? Bo to, że wpływa, to wynika z raportu i mieliśmy tego, widzieliśmy to na własne oczy, ale proszę powiedzieć, co robi? Ja po pierwsze polecam lekturę raportu Komitetu Obrony Sprawiedliwości. Na stronach komitetu jest on dostępny i rzeczywiście ten raport jest szokujący, przerażający, bo praktyki, z jakimi mamy do czynienia, to są praktyki rodem z epoki stalinowskiej, czyli na cel brani są poszczególni sędziowie, ci, którzy są aktywni w sferze publicznej w obronie praworządności, w obronie konstytucji, w obronie niezależności sądownictwa. Wszyscy ci, którzy się wypowiadają bądź w jakikolwiek sposób uczestniczą w różnych wydarzeniach związanych z obroną praworządności, brani są na cel władzy i tego aparatu dyscyplinarnego i wszczynane są wobec nich postępowania dyscyplinarne. Rekordziści, tacy jak pan sędzia Igor Tuleja, mają już na przykład 7 postępowań dyscyplinarnych. I w jaki sposób to się robi? Na przykład żąda się akt danego sędziego i dokonuje się tak zwanego trałowania, czyli przeglądania wszystkich akt spraw prowadzonych przez tego sędziego, w poszukiwaniu haków, w poszukiwaniu uchybień, gdzie na przykład jest opóźnienie w wydaniu uzasadnienia, co jest w ogóle systemowym problemem całego naszego wymiaru sprawiedliwości, ponieważ on jest niewydolny i on wymaga
reform, ale takich właściwych, takich, które usprawniają funkcjonowanie sądów. Natomiast w sytuacji obecnej oczywiście, jak wszyscy, którzy mają do czynienia z sądownictwem, wiedzą, że opóźnienia na przykład w wydawaniu uzasadnień się zdarzają, ale w tej chwili instrumentalnie wykorzystuje się to po to, żeby można było postawić zarzuty danemu sędziemu. Stawia się też zarzuty za na przykład włożenie koszulki z napisem Konstytucja. Stawia się zarzuty. Są już takie zarzuty? Tak, są już zarzuty. Kilka dni temu pani sędzia z Olsztyna dostała taki zarzut. Ten zarzut nawet się jeszcze nie znalazł w raporcie KOS-u, bo został on opublikowany nieco wcześniej. Przedwczoraj bodajże sędzia z Poznania otrzymał zarzut związany z wpisem na Twitterze, gdzie zażartował sobie z szefa partii rządzącej. Więc z jednej strony są to absurdalne, wręcz śmieszne zarzuty, które w demokratycznym państwie prawnym są jakąś aberracją, no ale z drugiej strony to jest przerażające, że próbuje się zastraszyć tych sędziów po to, aby innym dać przykład, wywołać ten tak zwany efekt mrożący, pokazać: lepiej nie wypowiadajcie się na temat tego, co się dzieje, bądźcie cicho, bo jak nie, to wam też przeszukamy akta i zawsze coś znajdziemy, żeby zrobić dyscyplinarkę. A pamiętajmy, że postępowania dyscyplinarne to jest bardzo poważna sprawa, jeśli chodzi o sędziów, bo one mogą skończyć się nawet wydaleniem z zawodów. Przy czym, co jest też bardzo ważne, na co zwracamy uwagę w tym raporcie, cały ten proces technologiczny postępowania dyscyplinarnego, który zmierza do usunięcia sędziego, jest w jednych rękach. Dlatego, że minister sprawiedliwości, będący jednocześnie prokuratorem generalnym, mianuje rzeczników dyscyplinarnych, czyli tych oskarżycieli, prokuratorów w postępowaniach dyscyplinarnych, mianuje składy sędziowskie, które tym się zajmują, które orzekają, a na końcu, jako drugą instancję, mamy Izbę Dyscyplinarną Sądu Najwyższego, która, jak wiemy, została wybrana przez upolitycznioną, czyli podległą obecnej władzy Krajową Radę Sądownictwa, więc cały ten proces mamy pod kontrolą władzy wykonawczej. I to jest przerażające, bo to pokazuje sędziom, którzy znajdują się w sytuacji takiej, gdzie na przykład po jednej stronie stoi prominentny polityk partii rządzącej, czy nawet partia rządząca, czy jakaś spółka związana z tą partią, a po drugiej stronie stoi niezaangażowany, czy obywatel, czy podmiot, no to sędzia, któremu przyjdzie rozstrzygać taki spór, jest w bardzo trudnej sytuacji, bo wie, że jeżeli wyda wyrok, orzeczenie nie na rękę władzy, no to będzie przedmiotem represji, będzie przedmiotem poszukiwania haków na niego i być może bardzo poważnych konsekwencji, bo są to też czasami konsekwencje finansowe. Obcięcie pensji, tak, przesunięcie awansu do innego miejsca, do innego wydziału. Przecież zdarza się, że sędziów się przesuwa nawet nie w ramach bezpośrednio postępowań dyscyplinarnych, ale w ramach pozorowanej reorganizacji. Przesuwa się z jednego wydziału do drugiego. Sędzia, który całe życie orzekał na przykład w wydziale cywilnym czy karnym, przesuwa się go do rodzinnego. No to jest tak, jakbyśmy nagle chirurga na okulistykę przesuwali. Są też sędziowie, którzy w ogóle nie uznają obecnych rzeczników dyscyplinarnych. Tak. Twierdzą, że są oni bardziej rzecznikami ministra, a nie sędziów. Nie stają przed ich obliczem, nie stawiają się przed ich obliczem, no i z tego powodu też mogą mieć poważne kłopoty. Oczywiście tak. No tutaj musimy pamiętać bardzo poważny problem instytucjonalny, ustrojowy. Cały ten system stworzony w ciągu ostatnich 2 lat jest z punktu widzenia konstytucyjnego i z punktu widzenia europejskiego, standardów, traktatów i konwencji, jest wadliwy. To jest system, który nie zapewnia niezależności sądownictwa, nie zapewnia ochrony niezawisłości sędziowskiej, bo nie jest tak, jak niektórzy, jak na przykład pani sędzia Piwnik mówi, że ja czuję się wewnętrznie niezawisła, ale to nie o to chodzi. To sędzia, poza tym, że ma się czuć wewnętrznie niezawisły, to musi mieć państwową, instytucjonalną ochronę, żeby on nie musiał się bać i nie musiał być na co dzień bohaterem, on po prostu ma być niezawisły w systemie. On nie może się bać niczyich nacisków, tego, że ktoś mu zrobi dyscyplinarkę, tego, że ktoś mu obetnie wynagrodzenie, czy wyrzuci go z zawodu. Na tym polega niezależność sądownictwa i na tym polega niezawisłość sędziowska i to jest w tej chwili naruszane i to bardzo poważnie. Niestety ta sprawa nie jest tak znana, nie jest tak codziennie komentowana w przestrzeni publicznej, natomiast to
no, przyduszanie polskiego sądownictwa na co dzień niestety odbywa się. Sądy to jedna część raportu, druga część raportu dotyczyła prokuratorów. U nich te naciski wyglądają trochę inaczej, bo też inna jest struktura działania prokuratury. Tam jest podległość służbowa i jakby w ten sposób, jak wynika z raportu, wykorzystują to prokuratorzy nadrzędni, czyli przełożeni. No tak, no prokuratura jest jednak no, zdecydowanie inną strukturą. Jest taką strukturą, która jest bezpośrednio podległa szefowi i prokuratorowi generalnemu na samym szczycie. Jak wiemy, prokurator generalny jest jednocześnie politykiem, bo jest ministrem sprawiedliwości i realizuje swoją wizję polityczną i oczekuje i wymaga, aby ta wizja polityczna była również realizowana przez całą prokuraturę jemu podległą, więc tam jest bezpośrednio ręczne sterowanie. Prokuratura niestety nie korzysta z takiego instrumentalnej ochrony, jak korzystało kiedyś sądownictwo i zawsze była jednak taką instytucją, w której te naciski były zdecydowanie łatwiejsze, a z drugiej strony represje też były łatwiejsze do podejmowania i w raporcie piszemy, że teraz skala tych represji wobec jakiegokolwiek prokuratora, który się próbuje wychylić, jest niewiarygodna i można to robić albo poprzez bezpośrednie dyscyplinarki, które się wytacza. I tutaj szczególnie ci prokuratorzy, którzy stoją na czele Stowarzyszenia Lex Super Omnia, czyli tego stowarzyszenia tych dzielnych prokuratorów, którzy starają się być niezależni, którzy na co dzień pokazują, na czym polega niezależność prokuratury, na czym polega wykonywanie tego zawodu. Oni są no niestety przedmiotem represji i to, tak jak powiedziałem, zarówno w postaci dyscyplinarek, jak i na przykład przesunięć, degradacji, wyznaczania dyżurów w prosektorium, gdzie każdy prokurator oczywiście musi te dyżury odbywać, ale raz powiedzmy na miesiąc, czy dwa razy na miesiąc. Jeśli komuś się takich dyżurów kilka w ciągu tygodnia robi, no to jest ewidentna uprzykrzanie życia. Tak jest, taka represja, która jednak bardzo wpływa na człowieka, no bo może sobie usłyszeć od kolegów, daj sobie spokój, to będziesz miał lżej, prawda? Natomiast to nie o to chodzi. Ci, którzy to robią, którzy mają odwagę i taki kręgosłup wewnętrzny, moralny, aby się przeciwstawiać nieprawościom, które się dzieją w polskim systemie wymiaru sprawiedliwości, no, zasługują na najwyższy szacunek. I ja bym tutaj w tym miejscu chciał wyrazić zarówno w stosunku do dzielnych, wspaniałych sędziów, jak i dzielnych, wspaniałych prokuratorów, ogromny szacunek za ten hart ducha w ciągu trzech ostatnich lat wyrażany, odwagę i wspaniały kręgosłup moralny. Kiedyś będą wspominani w historii jako bohaterowie tego trudnego okresu. Panie mecenasie, śledzi Pan na bieżąco wszelkie wydarzenia związane z wymiarem sprawiedliwości, to zapewne śledził Pan i słyszał Pan ostatnie słowa prezydenta, które padły podczas wręczania nominacji, między innymi sędziom Sądu Najwyższego. Pan prezydent powiedział o podziale sędziów Sądu Najwyższego, apelował do nowych sędziów, żeby się nie poddawali, bo wie, że są poniżani w ramach struktury Sądu Najwyższego. Co Pan myśli o takich słowach? No, te słowa są przede wszystkim bardzo zasmucające, szczególnie, że wypowiada je głowa państwa, strażnik Konstytucji. Artykuł 126 Konstytucji naszej mówi o tym, że prezydent ma stać na straży tejże. A Konstytucja z kolei mówi o tym, że sądy, trybunały są zupełnie niezależne i tutaj władza wykonawcza nie powinna absolutnie wkraczać w ten obszar i na przykład faworyzować, że jedni sędziowie, nowi sędziowie są dobrzy, starzy sędziowie są źli, a tutaj expressis verbis pan prezydent mówi, poczekajmy, aż oni odejdą, pozbądźmy się tych fatalnych sędziów, przeczekajmy ten zły czas, który ma miejsce teraz, no bo oni tam funkcjonują w tym sądzie. Ja bym chciał powiedzieć, że sędziowie, ci tak zwani starzy Sądu Najwyższego, którzy tam są, od wielu lat, to są naprawdę najwspanialsi sędziowie, jakich mamy. Sędziowie o ogromnym doświadczeniu orzeczniczym, o wielkiej wiedzy, o umiejętności orzekania w Sądzie Najwyższym, bo trzeba pamiętać, że orzekanie w Sądzie Najwyższym różni się od orzekania w sądach powszechnych. Zupełnie inny rodzaj orzekania i nawet ci, którzy tam orzekają, mówią, że aby się przyzwyczaić do tego sposobu orzekania, to trzeba kilku lat
Więc to są wspaniali albo profesorowie akademicy, którzy tam trafili, albo sędziowie o wieloletnim doświadczeniu sędziowskim. I ocena prezydenta w stosunku do nich jest absolutnie krzywdząca, jest nieprawdziwa, jest... Czują się rozgoryczeni. Tak, a ci nowi z kolei, trzeba o tym pamiętać, że w świetle bardzo poważnych zastrzeżeń konstytucyjnych, poczynając od braku kontrasygnaty na konkursie, który został przeprowadzony, w ramach którego oni zostali powołani, poprzez zarzuty inne konstytucyjne dotyczące konstrukcji KRS-u, który ich wyłaniał, a skończywszy na zarzutach dotyczących poziomu europejskiego, czyli zgodności tego całego systemu wyłaniania sędziów z Sądu Najwyższego z traktatami i z konwencją, no to możemy stawiać z dużym prawdopodobieństwem tezę taką, że nie są oni sędziami Sądu Najwyższego. Wczoraj jeden z nich, wywodzący się ze stowarzyszenia Ordo Iuris, był łaskaw powiedzieć przed kamerami, że on nie respektuje orzeczenia Naczelnego Sądu Administracyjnego, to znaczy, że ten Naczelny Sąd Administracyjny w jego wypowiedzi, zgodnie z jego wypowiedzią, nie miał kompetencji do wydania zabezpieczenia. No ale nawet jeśli ktoś, nieważne czy sędzia Sądu Najwyższego, czy ktokolwiek inny, uważa, że tych kompetencji Naczelny Sąd Administracyjny nie miał, czy też, że wydał orzeczenie, które niezgodne jest z jego sposobem myślenia, rozumowania prawniczego, to to orzeczenie każdy z nas, każdy organ konstytucyjny państwa, każdy obywatel musi respektować. I to jest podstawa funkcjonowania demokratycznego państwa prawnego. Więc jeśli ktoś, kto pretenduje do bycia sędzią Sądu Najwyższego, a ten pan pretenduje i wręcz uważa, że jest sędzią Sądu Najwyższego, no to nie wolno czegoś takiego mówić, bo to zmierza prosto w kierunku anarchii. Jeśli nie będziemy uznawać orzeczeń sądów w Polsce, no to wolność tomku w swoim domku. Tak? No skoro każdy nie będzie robić... uznawał ich sędzia Sądu Najwyższego, to może też nie uznawać zwykły Kowalski. Ale nie uznaje też pan prezydent, ponieważ dokonując nominacji ostatnich i wcześniejszych jesiennych nominacji do Sądu Najwyższego, nie uszanował zabezpieczenia wydanego przez Naczelny Sąd Administracyjny, który wyraźnie wstrzymał procedurę nominowania z uwagi na wątpliwości, o których wcześniej mówiłem. Poza tym za chwilę, 19 marca, mamy rozprawę w Trybunale Sprawiedliwości Unii Europejskiej, który będzie orzekał na temat KRS-u, na temat Krajowej Rady Sądownictwa, czy ona jest skonstruowana, sformowana, wybrana zgodnie ze standardami europejskimi. Czy w ogóle możemy mówić, że to jest Krajowa Rada Sądownictwa i ten skład może podejmować czynności takie, które są zapisane w Konstytucji, przypisane KRS-owi. Jeśli nie, to znaczy, że wszystkie nominacje, wszystkie uchwały podjęte przez KRS są nieważne. I wszyscy ci, którzy trafili do Sądu Najwyższego i teraz tworzą te dwie nowe izby, Izbę Dyscyplinarną, Izbę Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych oraz zasilili Izbę Cywilną, Izbę Karną, nie są po prostu sędziami Sądu Najwyższego. Może tak się już wkrótce okazać. Myśli pan, że ten wyrok zapadnie już 19 marca? Nie, wyrok 19 marca z pewnością jeszcze nie zapadnie, ale myślę, że może zapaść w bardzo krótkim czasie od tego dnia, czyli powiedzmy w ciągu miesiąca. W kwietniu możemy się spodziewać takiego wyroku. Poza tym w kwietniu mamy też opinię rzecznika generalnego w tej drugiej sprawie, w tej sprawie dotyczącej Sądu Najwyższego, a tam, jak miałem okazję sam przysłuchiwać się rozprawie w Luksemburgu, sędzia, sprawozdawca bardzo szczegółowo dopytywała się właśnie o kwestię KRS-u, więc domyślam się, że w tym wyroku sprawie naruszeniowej, tej dotyczącej Sądu Najwyższego i sędziów powyżej 65 roku życia, również zagadnienie Krajowej Rady Sądownictwa znajdzie swoje miejsce, znajdzie swoje odzwierciedlenie, a to będzie miało również bardzo, bardzo istotne znaczenie. Więc myślę, że za miesiąc, dwa może się okazać, że ta nasza Krajowa Rada Sądownictwa w świetle orzeczenia TSUE, które jest niepodważalne, w ogóle nie istnieje, więc trzeba będzie przywrócić stan praworządności i od nowa powoływać KRS, bo też pamiętajmy, że zostały przerwane bezprawnie kadencje niektórych członków KRS-u, które są zapisane w Konstytucji. One trwają 4 lata i ich przerwać po prostu nie można. I dodam jeszcze jedną rzecz na końcu, że
że orzeczenie Trybunału Sprawiedliwości w tej sprawie jest niepodważalne, ono jest skuteczne erga omnes wobec wszystkich organów, wszystkich obywateli i trzeba będzie je respektować, jakiekolwiek ono by nie było. I tu nie można stawiać takich tez, jak pan profesor wczoraj stawiał, że Trybunał Sprawiedliwości nie ma kompetencji do takiej oceny, bo Trybunał Sprawiedliwości ma kompetencje do takiej oceny. To zostało rozstrzygnięte w lutym zeszłego roku w tym znanym orzeczeniu dotyczącym sędziów portugalskich, gdzie wyraźnie jest mowa o tym, że Trybunał Sprawiedliwości ma prawo wkraczać w sferę oceny niezależności sądownictwa w poszczególnych krajach członkowskich. Jednym słowem, panie mecenasie, z tego, co pan mówi, wygląda na to, że czekają nas ciekawe miesiące. Z pewnością. Zobaczymy. Z pewnością. Mam nadzieję, że spotkamy się już po i porozmawiamy o skutkach tego, co decyzji, które zapadną w Luksemburgu. Dziękuję pięknie za rozmowę. Dziękuję bardzo. Moim gościem był adwokat Michał Wawrykiewicz, a ja zapraszam na jutro na godzinę 13 na Rzecz o Prawie.